Witajcie, zapraszam na kartę dnia na piątek. Piątek, karty dnia, już patrzę. Piątek, karty dnia. Znowu te kwestie rodzinne. Tutaj jest pokazany księżyc. Ja zaraz do Was wrócę. Sprawdzę sobie tylko coś, o czym właśnie tutaj sobie pomyślałam. No i słuchajcie, tutaj już nabrałam pewności. Pełnia księżyca była w dniu wczorajszym o godzinie 20:40, tak więc ten księżyc króluje dzisiaj i będzie królował jeszcze przez najbliższe kilka dni. Będziemy odczuwać skutki tej pełni, ale powiem Wam, że tutaj no bardzo ładne mi się te karty pokazały, tak? Tu jest transformacja związana ze wszystkimi sprawami, które oscylują wokół dobrobytu, tak? Czyli tego, w jaki sposób postrzegamy zaspokajanie naszych potrzeb. I tutaj zarówno w sprawach materialnych, emocjonalnych, takich, no, które sprawiają, że właśnie czujemy się dopieszczeni, zaopiekowani, tak? No i tutaj też ta dziesiątka kielichów, ona sugeruje zmianę energii wokół romantyczności, wokół miłości. I popatrzcie, dobrobyt i tutaj też są sprawy finansowe. Jeżeli mieliście takie odczucie, że w ostatnim czasie coś było nie tak, jakieś było, no taka polaryzacja była, tak? Coś było takiego, no nie do końca po prostu rozumieliście, co się dzieje, czegoś było za dużo, czegoś było za mało. Prawdopodobnie tutaj z tego układu można wywnioskować, że powolutku to będzie wszystko wracało do normy i się uspokoi, tak? Także możecie zbierać żniwa tej pełni, nie na zasadzie, że będzie Was przez cały czas trzepało energetycznie, ale właśnie po tej burzy przyjdzie ten spokojny wiaterek i po prostu wszystko wróci do normy. I mam nadzieję, że właśnie tak się wydarzy. Spójrzcie sami, no bardzo pozytywny jest ten układ w swoim wydźwięku. Nawet biorąc pod uwagę tę śmierć, która się pokazała, za nią są przepiękne karty. Dziesiątka, dziewiątka kielichów. No, każdy życzyłby sobie widzieć te karty w układzie. Tak więc takie informacje pozytywne dla Was na ten dzień. Trzymajcie się, kochani. Do usłyszenia już w kartach dnia na sobotę.